Tiger Moth to za sterami maszyny tego typu musiał zasiąść każdy Polak, który później walczył w bitwie o Anglię. To było 75 lat temu. Dzisiaj mamy niepowtarzalną okazję, by na własnej skórze przekonać się, jak wyglądały pierwsze loty polskich asów nad Wielką Brytanią. Zanim trafili na wyspy, byli już wyszkoleni w Dęblinie i ostrzelani w kampanii wrześniowej. Teraz mieli jednak latać na całkiem nowych maszynach. Przepustnica w polskich samolotach, podobnie jak we francuskich, te położenie oznaczało pełny gaz. W samolotach brytyjskich to jest mały gaz, a to jest duży gaz. Duża różnica w walce. Przyrządy w milach i fitach zamiast w kilometrach. Tiger waży tylko pół tony, jest pokryty płótnem i pozbawiony elektryki. Jego konstruktorzy byli bardzo pomysłowi. To jest prędkościomierz, oczywiście taki awaryjny, wyskalowany, zwykła wyskalowana sprężyna. Napływ strug powoduje odchylanie i w miarę dokładnie pokazuje prędkość w milach na godzinę oczywiście. W historycznym samolocie obowiązuje historyczny dress code, ale to nie tylko kwestia mody. To się nazywa kurtka Ewing. Specjalna brytyjska kurtka, ten egzemplarz był prawdopodobnie wiele razy nad Niemcami. Dość gruba, czyli chroniąca przed chłodem. Samoloty, które latały wysoko, oczywiście nie miały ogrzewania, więc w takim Harrykenie mogło być minus 40-50 stopni. Wsiadając trzeba uważać, by przypadkiem nie otworzyć spadochronu. Samolot nie ma hamulców. Sterowanie nim na ziemi jest równie wymagające jak w powietrzu. Dwupłatowiec może startować ze zwykłej łąki. Wystarczy kilkaset metrów pasa, by wzniósł się w powietrze. Właśnie tak wyglądały loty polskich pilotów z brytyjskimi instruktorami. Jedyna różnica, pod kadłubem przesuwały się nie nadwiślańskie krajobrazy, a zielone pola Anglii. Radia nie było. Łączność między kabinami zapewniała gumowa rurka, którą krzyczał instruktor, a uczeń miał prawie wsadzoną do ucha, w ten sposób odbywała się komunikacja. Samolot ma prawie 80 lat, ale wciąż potrafi dosłownie zawrócić w głowie. Pilot Jacek Mainka na co dzień lata rejsowymi odrzutowcami. Miłość do lotnictwa odziedziczył po przodku. Tutaj widać Harrykena z Dywizjonu 303. Rysio myje ten samolot. Rysio, czyli Ryszard Kwiatkowski, dziadek właściciela samolotu, mechanik w słynnym Dywizjonie. Był jednym z kilkunastu tysięcy żołnierzy polskich sił powietrznych na zachodzie. Polacy latali w jednostkach brytyjskich, a także tworzyli samodzielne dywizjony bombowe i myśliwskie. Tylko w bitwie o Anglię zestrzelili ponad 200 niemieckich maszyn. Dywizjon 303 z biało-czerwoną szachownicą był najskuteczniejszą jednostką tej bitwy. Bohaterscy piloci już odeszli, zostały samoloty. Wciąż wznoszą się w powietrze i ciągle uczą. Już nie pilotażu, lecz historii. Paweł Szot, Wiadomości.